No, ja byłem takim dzieckiem, które już miało 10 lat i 11 miesięcy. I że tak powiem, byłem wychowany w pokoleniu bardzo patriotycznym. Mój ojciec brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako ochotnik. W wieku 17 lat się zgłosił. W 1931 roku przyjechał do Gdyni, budował Gdynię, port gdyński. I potem w tym porcie gdyńskim pracował jako dźwigowy na nabrzeżu amerykańskim, tak zwana strefa Wolnocłowa. Mieszkaliśmy między Leszczynkami a Chylonią, obecna ulica Władysławskiego numer 2. Także mieliśmy piękny, piękny widok. Miałem na Oksywie, na Chylonie i tak dalej. I pamiętam, jak 14 września Niemcy wchodzili do Gdyni. Pierwszego Niemca zobaczyłem jakoś wieczorkiem, wyszli z lasu. A 15 września, kiedy w Oksywie się broniło i był ostrzał artyleryjski, niemiecki na Oksywie, polski, prawda, w stronę Gdyni, mama posłała mnie do sklepu do Chylonii, bo ktoś tam krzyknął, że sprzedają mleko i masło. No więc poszedłem szybko z bańką. Stała kolejka i ze zgrozą stwierdziłem, że w kolejce nikt nie mówi po polsku, tylko wszyscy mówią po niemiecku. To dla mnie był szok. Na kilku domach w Chylonii wisiały hitlerowskie flagi. I kiedy doszła do mnie kolejka, no ja mówię, że kostkę masła i litr mleka. Ekspedientka, którą znałem z dawnych lat, mówi: was, 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 was. Jakiś kolega za mną stał i mówił: ty powiedz buter i milch. Ja mówię: co ty chcesz ode mnie? Ja nie wiem, co to jest buter, nie wiem, co to jest milch. Ok, jawohl, jawohl, buter, milch. Dali mi tą kostkę. To był mój pierwszy taki szok, wie pan, z tym. To znaczy, na czym to polegało, że Niemcy Proszę jeszcze pana, nie ni wiesz? stąd, ni zowąd okazało się, że większość naszych sąsiadów mówi po niemiecku i jest po prostu proniemiecko nastawiona. To był bardzo dla mnie silny wstrząs. Więc oczywiście Niemcy od razu pierwszego dnia zażądali zgłoszenia się wszystkich mężczyzn. Ojciec został zatrzymany w obecnych koszary marynarki wojennej, obecny szpital PCK w Redłowie i tam, prawda, był. Ja tam nosiłem ojcu jedzenie. Razem z mamą przez płot się przerzucało. Niemiecki wartownik udawał, że nie widzi. Od ojca potem, jak wrócił, tośmy się dowiedzieli, że Niemcy część posiłków wydawali tym zatrzymanym Polakom w spluwaczkach, tłumacząc się, że nie ma wystarczającej ilości łyżek i tak dalej. I karmili nas w spluwaczkach. Stamtąd wysłano ojca do Gdańska, do Wiktoria Szule. Żeby otrzymać zwolnienie, mama 2 noce i bodajże 3 dni stała w kolejce pod komisariatem rządu, to jest obecnie Rada Miejska, żeby dostać ten Entlassungsschein. Kiedy stała, zdążyła dojechać do Gdańska i gdyby pojechała dzień później, to ojciec wylądowałby już w Stutthofie. Także dzięki temu, że matka energicznie działała, ten Entlassungsschein zwolnili ojca i wrócił do domu. Po tym powrocie. Przepraszam, on był jako jeniec. Nie, normalny cywil. Cywil. Normalny cywil, prawda? Wszystkich zatrzymano. Kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn w Gdyni zostało internowanych. W kościele, gdzie się tylko dało. No, muszę nadmienić, Przepraszam, że. no chyba nie kilkadziesiąt tysięcy, tylko kilka tysięcy chyba. Proszę pana, tyle, ile było w Gdynia, liczyła 125 tysięcy i mężczyzn młodych było bardzo wielu. I także na ogół, kogo dopadli, to wszystkich zatrzymywali, internowali czy aresztowali, obojętnie jak. Potem się dowiedzieliśmy, że mniejszość niemiecka, te Fünfte Kolonne, zrobiła polskie listy preskrypcyjne, na których było około 65 tysięcy nazwisk inteligencji polskiej, którą do końca wojny Niemcy zlikwidowali. I nawet i z naddatkiem. No zresztą Piaśnica, prawda, cały szereg innych miejsc, gdzie mordowano. Także pamiętam, że na Świętojańskiej przed kościołem
siedział SS-man z książką i tam miał wypisane wszystkie nazwiska i zatrzymywali ludzi nazwisko, nazwisko. Jeżeli ktoś był w tej książce, to już do domu nie poszedł, tylko był od razu internowany i zatrzymany. Także atmosfera była już bardzo nieprzyjemna. Po jakimś tygodniu rodzice otrzymali propozycję podpisania Volkslisty. Oczywiście odmówili, powiedzieli, no trudno, urodziliśmy się Polakami, jesteśmy Polakami i Polakami umrzemy. A więc z góry żeśmy wiedzieli, że będziemy wysiedleni. Rodzice, ojciec, tak jak mówiłem, pracował w porcie, zarabiał dosyć dobrze w granicach 200-300 zł miesięcznie. Matka prowadziła sklep, taki to się nazywało kolonialno-spożywczy, prawda? No, wartość tego sklepu była około 3000 zł w roku 1939, prawda? Także taki mniej więcej był poziom. Rodzice byli na dorobku. I zresztą te lata 37-8-9 to ja pamiętam, jako było coraz lepiej, coraz lżej. Coraz radośniej się po prostu żyło. No i zaczęły się ukazywać różnego rodzaju afisze o wysiedleniach i tak dalej. Rodzice zostali, poszła wieść między Polakami, że będziemy wysiedlani. Więc rodzice przygotowali się. Wiadomo było, że na osobę można mieć 20 do 25 kg, tak nam wtedy powiedziano, na osobę. Czyli myśmy mogli mieć cztery, bo matka, ojciec, mój młodszy brat i ja. Czyli mogliśmy mieć po te 20-25 kg bagażu. To rodzice spakowali szybciej i kiedy w drugiej połowie października, nad ranem gdzieś koło między 5 a 6, to do dziś pamiętam, łomot do drzwi, po niemiecku wrzask, prawda, no rodzice wyskoczyli, otworzyli. 15 minuten und raus, verfluchte Pole raus. To tak jeszcze mi do dzisiaj, wie pan, dźwięczy ten i stoi ten Szwab z rozkraczonymi nogami w drzwiach. No więc oczywiście szybko żeśmy się ubrali, te rzeczy się złapało, proszę pana. I trzeba było wyjść z domu, tak jak wszystko zostało, nie wolno było już niczego więcej ruszyć, zamknąć drzwi i klucz zostawić w drzwiach. Przed domem stała ciężarówka, wrzucili nas na tą ciężarówkę razem z tymi naszymi bagażami. Jeszcze tam kilka osób było, bagaże były, prawda, tam. Zawieźli nas na dworzec kolejowy w Gdyni, który znajdował się od strony ulicy Morskiej. Dziś od strony Morskiej, gdzieś tam jest bodajże 5. czy 6. peron. Tam nas wrzucili do takiego 15-tonowego wagonu krytego. Trochę postrzelany, dziurawy, było jakieś suma summarum, jak był komplet, około 20-30 osób, ciasno bardzo i już nie wolno było nam wychodzić. Ani z wagonu, ani wracać do domu. Wieczorem pociąg ruszył. Pociąg jechał jakieś dobrze ponad 2 tygodnie. Obsadzony był przez Wehrmacht i SS. Pilnowali nas cały czas, tak jak jakichś więźniów, coś takiego. Jechał tak szybkością 40-50 km i co pewien czas zatrzymywał się w jakichś miasteczkach małych, jakichś lasach, prawda. Wtedy pociąg się zatrzymywał, otaczali cały pociąg kordonem tym, który nas konwojował. Nie wolno było poza kordon wychodzić i w tym kordonie załatwiało się wszystkie potrzeby fizjologiczne i tak dalej. Do picia dostawaliśmy, proszę pana, w czasie tej jazdy wodę z tendra lokomotywy kotłową, która była urabiana przez chemikalia do kotła. Czyli to była bardzo dobra woda dla kotła, ale nie dla ludzi. No ale innej wody żeśmy nie mieli, taką żeśmy po prostu dostawali. No i jedzenia właściwie żeśmy dostawali, także co kto miał, to tym się sam żywił. Próbowaliśmy tam coś niecoś od sąsiednich mijanych wiosek, coś takiego, coś pokupić, ale było bardzo trudno, także była bida. Był prawie głód w tych wagonach i po tej, ileś tam dni żeśmy jechali, dowieźli nas. Jechaliśmy podobno pod samym Berlinem, a potem jechaliśmy przez Wrocław. Zatrzymaliśmy się rano, tak gdzieś przed południem, w centrum Wrocławia. Na jakimś wiadukcie, pod spodem do dzisiaj pamiętam, ulica, tramwaje,
normalny ruch uliczny, ludzie sobie normalnie chodzą, prawda? Była akurat dosyć ładna pogoda. Nas otoczyli Niemcy kordonem, wysypali się, no i oczywiście załatwianie potrzeb fizjologicznych od niemowlaka po starca, tak? No oczywiście Niemieszki mogli zobaczyć, jacy to Polacy, niekulturalni ludzie, tylko wszystko tutaj fajdają na tory i tak dalej. I w pewnym momencie zauważyłem, że szła dwie czy trzy siostry PCK z koszem chleba posmarowanego, potem się przekonę, to była margaryna, i z dużą bańką kawy z mlekiem. Ustawili nas w kolejkę, prawda, no i zaczęli to rozdawać, a z boku stał operator niemiecki i filmował, jak oni nas wspaniale dokarmiają, jak się o nas troszczą i tak dalej, i tak dalej. Kiedy on już nakręcił swój film, zwinął swój aparat, prawda, one mleko, bańkę z mlekiem wywróciły, kosz zresztą chleba zabrały i koniec. Staliśmy tam chyba kilka godzin jako pośmiewisko w tym Wrocławiu i potem dalej się znowu zjechało w tych samych warunkach. Proszę sobie wyobrazić, 20-30 osób w 15-tonowym wagonie z bagażami, ze wszystkim, prawda? Jak pociąg jechał, to potrzeby fizjologiczne można było tylko załatwiać w biegu. No, na to nie ma rady. Jak człowiek musi, to musi, prawda? Także otwierało się lekko drzwi i sikało, czy co innego robiło. W tych warunkach. No, w ten sposób dojechaliśmy chyba po 10, 12 dniach, może więcej, do Częstochowy, do Stradomia. Więc wracając do... pociąg zatrzymał się na Stradomiu, gdzieś północ, godzina pierwsza w nocy. Drzwi do wagonu zostały zamknięte i stopniowo pociąg podjeżdżał pod rampę oświetloną ostrymi reflektorami. Odsuwano gwałtownie drzwi, wskakiwało dwóch Niemców do wagonu i wyrzucali nas wszystkich na rampę. I bagaże, i ludzi, jedno na drugiego. Tak po prostu, wie pan, jakby jakiś bagaż wywalali z tego wagonu. Kiedy nas wszystkich wygruzili, proszę pana, no to ustawili nas w czwórki. I kiedy cały transport został rozładowany, proszę pana, przez tą ciemną Częstochowę maszerowaliśmy do koszar polskiej artylerii, polowej artylerii lekkiej, do dzisiaj pamiętam. Doszliśmy tam gdzieś nad ranem z tymi bagażami, z tym wszystkim, też cały czas pod konwojem. Zaprowadzili nas do tych koszar. W koszarach, proszę pana, podłoga była pokryta słomą i na tej podłodze i na tej słomie spaliśmy przez cały czas, jakieś około 3 tygodni. I w tych koszarach odbywała się pełna weryfikacja i sprawdzanie, kto jest kto. Moi rodzice zostali zwolnieni i my po jakichś 3 tygodniach dostaliśmy tylko skierowanie do miejsca urodzenia, bo tak się złożyło, że ojciec, matka, ja i brat urodziliśmy się w Zawierciu. W czasie wojny to się nazywało Wartenau. Tylko skierowanie tam i obowiązek, żeby nas gdzieś zakwaterowano. Już w trakcie tych przesłuchań i sprawdzeń zaczęli, to bardzo szybko ludzie się poznali, kto jest i co i jak, i zorientowaliśmy się, że co pewien czas ktoś tam ginie, ślad nie ma, nie wiadomo, co się z nim stało, gdzie poszedł, co i jak. No wieści chodziły różne, że do obozu koncentracyjnego, czy wysłany do pracy w Niemczech i tak dalej. No w każdym razie ludzie ginęli bez śladu. Przy czym, jak nas zwolniono z tego przejściowego, nazwijmy to, obozu, nie dostaliśmy żadnego dowodu, że zostaliśmy wysiedleni z Gdyni. Żadnego dokumentu, żeśmy nie dostali. No więc, proszę pana, wróciliśmy, rodzice wynajęli jakiś, proszę pana, wóz, bo pociągiem nie bardzo można było jechać, kłopoty były. No więc pamiętam, że chłop za 50 czy za 100 zł z Częstochowy konnym zaprzęgiem dowiózł nas do Zawiercia i tam żeśmy
prawda, dostali w miejscu, gdzie ojciec pracował przed wojną w Hucie Hulczyński. To jest duża huta, która do dzisiaj działa i jest. Osiedle, cztery duże domy takie robotnicze, to się nazywało bloki, kamienice na Warcie. W jednej z tych dostaliśmy tam jeden pokój i tam żeśmy po prostu na początku listopada zamieszkali. Także tak odbyło się moje pożegnanie z Gdynią. A niech pan powie, czy pan dzisiaj jak o tym myśli, czy pan ma cały czas złe emocje, negatywne w stosunku do Niemców, żal? Proszę pana, ja mam następujący pogląd. Ja tego zapomnieć nie mogę i nie mam zamiaru tego zapomnieć. I proszę pana, moje przeżycia znają dobrze moi synowie, moich trzech wnuków i moje dwie wnuczki. I uważam, że oni powinni o tym dobrze pamiętać, ale równocześnie rozumiem, że nie można w nieskończoność kierować się nienawiścią. Że trudno, naszymi sąsiadami na zachodzie są Niemcy, na wschodzie są Rosjanie. Musimy jakoś koło siebie mieszkać i trzeba się starać, żeby te stosunki były możliwie ludzkie, kulturalne, zrozumiałe. Ale muszę panu powiedzieć, że bardzo mi trudno mieć taki pogląd, słysząc wypowiedzi pana Pawelki, czy Eriki Steinbach, czy innych, prawda, działaczy niemieckich domagających się odszkodowania od Polski, zwrotu zabytków ukradzionych i tak dalej, biorąc pod uwagę, że takie zniszczenia, jak Niemcy zrobili w Polsce, to oni nie byli się w stanie i za kilkadziesiąt lat spłacić tego wszystkiego, co nam zniszczyli, nie mówiąc o ilości wymordowanych ludzi. Prawda? Wymordowali nam prawie całą inteligencję. I do dzisiaj skutki tego odczuwamy do dzisiaj. Nawet niedawno przeczytałem w jednym z artykułów, że któryś z naukowców, filozofów zachodnich powiedział, że właściwie skutki wojny odczuwa, jest w stanie określić dopiero trzecie pokolenie. Także odpowiadam panu na moje pytanie. Ja uważam, że nie można zemsty ciągnąć w nieskończoność. Trzeba dążyć do dobra sąsiedzkich stosunków, ale nie wolno nam tego zapomnieć i nie wolno się kierować jakimś fałszywym poczuciem miłości bliźniego, biorąc pod uwagę to, co Niemcy ciągle robią i kontynuują.